Pani prowadząca, zebrani państwo. Na początku chciałem powiedzieć, że przykro mi, iż moi koledzy nie mogą się wypowiedzieć w tej sprawie. Na moje barki spada odpowiedzialność wypowiedzenia ich zdania. Chciałem też podziękować wszystkim, którzy tutaj wypowiadając się poparli naszą sprawę. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się aż tylu głosów za naszą sprawą. I osobiście czuję się oszukany do pewnego stopnia, ponieważ wybierałem tę szkołę ze względu na odległość, ze względu na ilość uczniów, ze względu na atmosferę, jaka tam była tworzona. Miałem do dyspozycji szkołę techniczną na Zajączka i na Żywnego. Na Zajączka kończył technikum mój ojciec. Wiedziałem, jakie tam są warunki. To jest duża szkoła. Na Żywnego miałem do dyspozycji małą szkołę, ograniczoną ilość uczniów i w tym samym ograniczoną ilość nauczycieli, ale nauczycieli, którzy zapytani o zdanie, dadzą rzeczową odpowiedź. Szkoła ta ma tradycje, z którymi się utożsamiam, ponieważ mając tak niewielu uczniów, można się zaprzyjaźnić z każdym. Czy z pierwszej, czy z czwartej klasy każdy się zna. Nie ma tak, że przychodzi się do szkoły i pół roku spędziłem w tej szkole i nadal widzę, połowę osób nie znam. I w tej szkole właśnie ma być obchodzone 70-lecie, za 2 lata. Może pierwsze, drugie klasy dadzą radę, dojdą do tego i będą mogli to świętować. O ile ta szkoła tam dotrwa. Ale jeszcze nawiązując do tego, czy szkoła na Zajączka ma tak długą tradycję? Ma 70 lat? Bo z danych, które ja widziałem, ona była założona w 70 którymś roku. Nasza w 40. Przepraszam za nieścisłości, ale chyba jednak tradycję my mamy większą. Też użytkowanie sal. 20 sal użytkowych. Używamy faktycznie 17. Nie używamy 100%, ale jeśli moja matematyka jest dobra, no to nie jest 50. Jak powiedziałem, tutaj się mnóstwo słów ciśnie na usta. Oprócz tego, że pan burmistrz Mokotowa dosyć ciasno przedstawiał swoje argumenty i swoje rozwiązanie. Mamy nadzieję, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, że jednak da radę coś zrobić. Nie przestajemy cały czas walczyć o to. Przepraszam, jeśli nie wyraziłem jakichś poglądów ze strony kolegów. Mam nadzieję, że panowie, którzy będą przeciwni, jeszcze raz się zastanowią, jeszcze raz przemyślą i wezmą pod uwagę to, że my może faktycznie, niektórzy mówią, że nie osiągamy takich wyników, co może czasami nie jest prawdą, ale robimy wszystko, co możemy. Niektórzy faktycznie się wykruszają, nie dają rady. Ale ci, którzy chcą się uczyć, uczą się. I też trzeba brać pod uwagę, że w tej szkole może się niektórzy nie uczą po to, że faktycznie jest ten zawód. Pewnie jakiś odsetek jest taki, który przyszedł, bo jest blisko. Bo z jakiegoś powodu nie może jeździć na Zajączka, nie może się uczyć w technikum elektrycznym na Zajączka. Bo tu jest bliżej. Takie jest moje zdanie w tej sprawie. Dziękuję.